pytania dla widzów, czytelników Autoklubu. Waldek pyta jako pierwszy. Jakie wrażenia, jeśli chodzi o włoskie OS-y? Czy są podobne do rajdu Wysp Kanaryjskich, czy są bardziej kręte? Którą rundę lubisz najbardziej? RC oczywiście. Rajd Roma di Capitale, jeśli chodzi o odcinki, jest zupełnie inny niż się spodziewałem, a zwłaszcza pierwszy dzień. Pierwszy dzień to w dużej mierze odcinki podbijające, wąskie, w takich zaroślach, krzakach, dużo miejsc, gdzie nie można ciąć. No to akurat jest taką specyfiką Włoch. Drugi jest bardziej podobny do tych, które sobie wyobrażałem. To jest rajd mimo wszystko bardzo trudny. Również ze względu na to, że jest właśnie bardzo skomplikowany pod względem właśnie setupu, nastawów, ale też stylu jazdy. Ale to było moje marzenie, żeby tutaj być, żeby tutaj się znaleźć i na pewno bardzo dużo przynosi mi to radość i samo uczestniczenie w tym rajdzie. Jest to trochę skomplikowane i męczące, bo organizatorzy nas kolokwialnie mówiąc czołgają dobrze po tych Włoszech. Jeździmy tam i z powrotem, testy zupełnie gdzie indziej, biuro rajdu gdzie indziej razem z serwisem, tutaj odcinek 80 km od serwisu, nawet więcej chyba. No ale to musi być show i też z kolei akceptuję to. Jestem zadowolony, że tu jestem. Nie, to serio mówiąc, jestem też zmęczony, a jeszcze nie wystartowaliśmy, ale nie dlatego, że moja kondycja jest słaba, bo jestem słabo przygotowany, ale jestem po prostu chory. No, trudno mi jest wyzdrowieć, ponieważ mamy bardzo dużo rzeczy na głowie i do zrobienia, co nie przeszkadza mi w czerpaniu przyjemności z jazdy po tych odcinkach, bo są naprawdę fantastyczne, mówiąc całkiem ogólnie. A jaki rajd jest najlepszy? Każdy rajd jest zupełnie inny. Mieliśmy 6 rund dotychczas, 6 różnych zwycięzców. To też świadczy o tym, że one pasują każdemu w trochę innym wymiarze. Ale no i też jest konkurencja, jest bardzo mocna, tak? To też jest dowodem na to. Ale z każdego czerpię przyjemność, do każdego podchodzę. Będę mógł powiedzieć na końcu sezonu, który był dla mnie najlepszy. Paweł pyta, czy uważasz, to jest pytanie dotyczące bardziej zespołowych spraw, czy uważasz, że jesteś łatwym czy ciężkim współpracownikiem, szefem w zespole? Jak dbasz o dobrą atmosferę, jak dbacie o dobrą atmosferę w zespole, pomimo ogromnej presji wykonywania wszystkiego na tip-top, czy czasami dochodzi do spięć? Nigdy nie uważałem, że jestem łatwym szefem. I mam nadzieję, że Paweł, to nie ty, Paweł, pytasz, nie mój Paweł, koordynator. Tak naprawdę kocham każdego członka zespołu i mam świetny team. Jestem wymagający i to może powodować jakieś takie trudności, ale ludzie to rozumieją i cieszę się, że sami, w zasadzie nie trzeba wywierać na nich presji, bo oni sami to czują. To wynika z wielu rzeczy, takich jak pasja, właśnie z poczucie obowiązku, w jakimś sensie też oddanie. Ale nie tylko mi, ale też tej dyscyplinie właśnie. Kochają rajdy i to czuć i widać na każdym kroku. A oczywiście są jakieś, czy są trudności, kłótnie? Ja bym to nie nazwał kłótniami. To są czasami mocne, konstruktywne, przede wszystkim to jest najważniejsze, rozmowy na temat przyszłości. I dzięki temu możemy walczyć o trzeci tytuł mistrza Europy. Dzięki temu jesteśmy 4-krotnymi mistrzami Polski. To nie jest przypadek i to nie jest tylko tak, że Kajetanowicz zapieprza w samochodzie, bo na to musi się składać wiele rzeczy. Mam świetnego pilota od wielu lat, Jarek, który też dużo mi pomógł. Mam świetny zespół, który ciężko pracuje nie tylko na rajdach, ale też przed rajdami, pomiędzy rajdami. W zasadzie to jest kwintesencja. Faktem jest to, że ja pracuję bardzo ciężko i na przykład to, że czasami jestem niedyspozycyjny, bo jestem niewyspany, to jest moja wina, bo źle sobie gospodaruję czas. No ale bardzo dużo oczekuję od siebie, najwięcej od siebie. Dopiero wtedy mogę oczekiwać od innych. Ale mam świetny zespół i oni mnie w tym wspierają. Rozmawiamy o prawie wszystkim, więc to też jest ważne. Mam do nich zaufanie.
I to są składowe sukcesu. Już odchodzimy troszeczkę od motorsportu, ale pyta Marek. Angażujesz się w liczne kampanie dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Niestety jest coraz więcej wypadków na drogach z udziałem rowerzystów. Ostatnio było o tym szczególnie głośno po wypadkach znanych sportowców. Czy nie sądzisz, że powinien zostać położony większy nacisk na edukację zarówno kierowców, jak i rowerzystów odnośnie przestrzegania przepisów, jak również wzajemnego szacunku na drodze? Się uśmiechnę trochę, bo ostatnio faktycznie jest więcej wypadków na rowerach. W naszym zespole dwóch członków miało ostatnio właśnie tego typu zdarzenia. Co prawda nie w ruchu otwartym. W ogóle rower, motocykl, skuter. No to pojazdy, na których trzeba zachować szczególną ostrożność. W samochodach, jeżdżąc samochodami, my często nie mamy tej świadomości, jak łatwo wyglebić na takim urządzeniu. I my się możemy podeprzeć jeszcze dwoma dodatkowymi kołami w samochodzie. Na pewno jest to pole do popisu i jeszcze dużo jest do zrobienia. Ja biorę udział w tej chwili w 5 albo 6 akcjach dotyczących bezpieczeństwa. Jestem dumny z tego i cieszę się, że mogę to robić. Jeżeli będę miał możliwość i czas, bo nie chcę robić niczego po łebkach, to wezmę udział w akcji, która ma na celu propagowanie bezpieczeństwa także na rowerze, czy rowerzystów. Dziękuję Wam za pytania. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Polsce przy okazji jakiegoś może spotkania. Może na przykład mój rzecznik zorganizuje coś dla nas.